Witamy serdecznie, z tej strony Piotr Wertowski, misyjne.pl. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Cecylia i Habib Mir, małżeństwo katolicko-muzułmańskie, polsko-afgańskie. No, to jest bardzo ciekawa, interesująca historia i pokazuje, że dialog międzyreligijny i ta przyjaźń, a nawet miłość między różnymi kulturami, religiami jest możliwa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznę od czegoś takiego bardzo pozytywnego. Chciałbym się dowiedzieć, co katoliczka, będąc w małżeństwie z muzułmaninem, może pozytywnego powiedzieć o islamie i co muzułmanin może powiedzieć pozytywnego o katolicyzmie. Może zaczniemy od pani Cecylii. Może mi tak trudno się wypowiadać o islamie w ogóle, ale jakbym mogła, patrząc na Habiba, to mogę powiedzieć, że pozytywne jest to, że dostarcza życia duchowego. Że to życie duchowe, jeśli chce się prowadzić tak uczciwie, no to jest taką drogą też wymagającą od siebie. No i zaprasza do jakiejś takiej codziennej modlitwy, czy też postu, jakiegoś ofiarowania, posługi dla drugiej osoby. No to bym powiedziała tak na dzień dobry, z takiego doświadczenia. Dziękuję. Habib? Dla mnie chrześcijaństwo jest też jedna z trzech religii monoteistycznych i dlatego ja jako muzułmanin, my w ogóle muzułmanie szanujemy i akceptujemy tych dwóch oprócz nas religii monoteistycznych. Także jest ta religia też bardzo uznana i szanowana przez nas muzułmanów. Dziękuję bardzo, no bo jest oczywiście taki stereotyp, że muzułmanie w jakiś sposób nienawidzą chrześcijan, a właśnie miałam okazję spotkać muzułmanów i zawsze mówili, że traktujemy was jak bracia, w gruncie rzeczy braci i siostry, bo jesteście też religią księgi. No to przejdźmy trochę do bardziej poważnych też tematów. Jak możliwe jest wychowanie dziecka w tak mieszanej religijnie rodzinie? No bo jednak myślę, że to jest normalne i nie ma co tego ukrywać, że każdy jednak chciałby, żeby to dziecko było w tej mojej religii wychowane. No, ja tam czytałem wywiad dla przewodnika katolickiego, tam trochę było o tym opowiadane, ale w skrócie też mogą się Państwo podzielić trochę. Wychowanie dziecka jest dużym wyzwaniem. Tak. Myślę, że myśląc o wychowaniu dziecka, pomyśleć trzeba przed małżeństwem, przed zawarciem małżeństwa. Nie? Że to można mieć różne wizje. Myśmy się jakoś tak porozumieli, że każde z nas będzie wychowywało w swojej wierze i nie będzie broniło dostępu do wiary kazanej czy przez ojca, czy przez matkę. Myślę, że jeśli inne pary na przykład nie ustalą sobie tego wcześniej, jakoś nie wezmą tego pod uwagę, tylko pójdą na fali, że jakoś to będzie, że jakoś tam ta przecież w miłości się dogadamy, to może być trudne, bo rzeczywiście jest to taki obszar bardzo intymny jeśli wiara jest ważna. Jeśli nie jest ważna, no to może tam bardziej jakoś tak organizacyjnie życie to może utrudniać. Ale jeśli wiara jest ważna, to dotyczy takiego bardzo intymnego obszaru życia i takiego, który jest wartościowy i chce się przekazać, więc no to wymaga namysłu. Tak, no myśmy tak właśnie sobie ustalili, to tak wygląda, jakbyśmy usiedli, kalkulacje zrobili i tak dalej. No tak też nie było, tylko tak jak myśleliśmy poważnie o tym, że chcemy to życie rozpocząć razem i żyć wspólnie, no to mogą się zdarzyć takie. Ja sama pochodzę z rodziny, gdzie mama jest katoliczką, tata jest muzułmaninem i w gruncie rzeczy mama nas prowadziła na katechezy, tam to przygotowała do szkoły. Ale też pamiętam, że jak szłam do przedszkola, tata mnie prowadził, to uczył mnie swojej modlitwy, które gdzieś tam takie podstawowe wersy do dziś pamiętam. Także jest to możliwe, ale wymaga to dużej pracy i jakiejś takiej świadomości. Rozumiem. Coś pan Habib chciałby dodać? Dla mnie jest najważniejsze, żeby dziecko było wierzące. Mhm. To jest bardzo ważne. Czy to będzie religia chrześcijaństwa, czy muzułmanie, to jest inne pytanie.
najważniejsze, żeby to dziecko było wierzące. A w naszym przypadku tak było, że ja tak samo uczyłem swojego syna wersetu z Koranu na pamięć z małego lata i do tej pory to pamięta. I Cecilia robiła też tam chodziliśmy razem do kościoła i on chodził przez kilka lat, był nawet ministrantem. Także z tym nie mieliśmy takich problemów, bo tak jakoś na początku o tym ja bardzo tak poważnie pomyślałem, że może jednak tak, co będzie, może będzie trudno, będę miał jakieś problemy, co ja powiem przed Bogiem, że ja jestem muzułmaninem, moje dziecko teraz chodzi do kościoła, co jest jakaś odpowiedzialność dla mnie trudna, ale gdzieś w sercu wiedziałem, że jakoś Bóg mi pokieruje w tym. Byłem taki spokojny, nie martwiłem. Trochę się martwiłem, ale tak za bardzo się nie martwiłem. I z wiekiem tak trochę jak poznałem religię chrześcijaństwo, bardziej poznałem i w końcu już doszło do mnie, powiem, że na 100%, że jest najważniejsze, żeby człowiek był wierzący. Czy jest chrześcijaninem, czy jest muzułmaninem, to jest to i tak wszyscy się uwierzymy w jednego Boga i modlimy się do jednego Boga. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie państwo odkryli pewną wspólnotę wartości, jaka łączy islam z chrześcijaństwem. Czy jakieś konkretne aspekty, jakieś konkretne wartości mogliby państwo podać, czy ja da się to skonkretyzować? Ja bym powiedziała, że to się odbywało w trakcie, nie? Mm-hmm. Że to tak nie było, że tak od razu już wiedzieliśmy, nie? Że tak jak Habib powiedział, że no jakaś tam obawa była, ta jego odpowiedzialność przed Bogiem i tak dalej, także ja to też miałam taką świadomość i no były tam takie momenty, kiedy Adam mówił już, że on już nie chce iść tam na przykład z tatą, bo to był taki, no to jest dzień powszedni, gdzie oni, dzieciaki chodzą gdzieś indziej na przykład, tak. Nie? To był taki, że wolał sobie iść gdzieś z kolegami niż wtedy i ja wtedy mówiłam, że dopóki jesteś niepełnoletni, dopóki do bierzmowania nie pójdziesz, jakby podlegasz temu, co myśmy ustalili, że idziesz z jednym rodzicem i z drugim. Przyjdzie moment, kiedy podejmiesz sobie tą decyzję, gdzie chcesz iść i jak chcesz chodzić, ale tutaj jakby taki, to też takiej jednomyślności z naszej strony, żeby on się uczył szacunku do tego, co wiąże z wiarą, z wyznaniem też ojca. Nie? Także jakoś tak o tym myślałam, także to jakby takie były pierwsze takie zamierzenia. A później z czasem się tak szliśmy razem tą drogą. Też były takie różne trudne sytuacje, kiedy trochę eskalowaliśmy każde swoje jakieś pragnienia. No był taki moment, że ja pomyślałam sobie, że tak jak tu Habib powiedział, że najważniejsze, żeby człowiek był wierzący, żeby dziecko było wierzące, to ja pomyślałam sobie, że najważniejsze, żeby był zdrowy psychicznie i po prostu trzeba spasować, bo inaczej dziecko będzie wierzące, ale będzie skrzywione psychicznie i z tego nic nie będzie, więc nawet zmierzyłam w sobie, że jeśli miałoby to polegać, że my się szarpiemy, kto więcej, kto mocniej, kto coś tam, to ja odpuszczę, niech idzie jedną drogą. I to było dla mnie takie miejsce, gdzie ja zeszłam do dołu i takiego, gdzie powiedziałam, że Panie Boże, tak naprawdę to jest Twoje dziecko i Ty je prowadzisz, nie? A my możemy Ci popsuć, jak będziemy szarpać po swojemu, więc jakby do takiego zejścia, do takiego poziomu już poza własne takie chęci, żeby było coś po mojemu, nie? Tak myślę też o tych wspólnych wartościach właśnie, bo wiem, że państwo posługują, to górnolotne słowo, ale udzielają się w takiej wspólnocie, która de facto jest katolicka, Sant'Egidio, czyli można powiedzieć, że jakby taką wspólną cechą islamu i chrześcijaństwa jest jednak miłosierdzie. Czy można tak powiedzieć? Oczywiście, że tak. Miłosierdzie i pomoc potrzebującym. Ta wspólnota w ogóle, to, że my mogliśmy uczestniczyć w życiu tej wspólnoty, to jest dla nas bardzo dużym darem. Dla naszego małżeństwa. Ono wniosło w ogóle nową jakość w nasze małżeństwo, bo tak jak wchodziłam w nasze małżeństwo, to ja miałam taką świadomość, że jest obszar wiary, w którym ja będę sama. Habib będzie sam, ja będę sama i że będziemy dzielić jakieś inne obszary razem, ale ten będzie, jakby każdy gdzieś tam będzie taki samotny w tym obszarze. I oczywiście towarzyszyliśmy sobie od czasu do czasu, Habib ze mną idzie do kościoła i jak były tam jakieś okoliczności, to byłam w meczecie,
A tak naprawdę na co dzień to każdy szedł swoją ścieżką. A właśnie ta wspólnota pozwoliła nam się spotkać i pójść razem. Chociaż teraz bym powiedziała, że bardziej Habib jest aktywny niż ja. I to miłosierdzie, to spotkanie, to miłosierdzie odkrywane w spotkaniu z przyjaciółmi, spotkanymi na dworcu czy na Lesbos, jak byliśmy, że to z czego my najbardziej korzystamy. To naprawdę wniosło dużą jakość do naszego życia. Czyli na Lesbos to rozumiem, że pomoc uchodźcom. Jak długo to trwało? To tak byliśmy dwa razy. W zeszłym roku i dwa lata temu też. Tak byliśmy, tak mniej więcej 10 dni to było. Tak pojechaliśmy z Polski, kilka osób z Warszawy i z Poznania też. Różnymi grupami pojechaliśmy do Lesbosa i tam przyjeżdżali z innych krajów europejskich też. Tak mniej więcej nas było 100-120 osób z 6 czy 7 krajów europejskich. I wszyscy wspólny cel była jedna, pomoc tym uchodźcom. To było coś niesamowitego. I na czym ta pomoc konkretnie polegała? Konkretnie w przypadku Lesbos. To było tak, że mieliśmy trzy projekty główne. Pierwszy był taki, że była organizowana szkoła, która się nazywała Szkoła Pokoju i języka angielskiego dla dzieci. Drugi, przygotowaliśmy posiłek dla mniej więcej dwa lata temu było to tak około 450-500 porcji codziennie przygotowaliśmy. I poza tym organizowaliśmy jakieś wycieczki dla nich, wyjazd poza miasta, odwiedzić muzeów i tak dalej. Tak spędziliśmy gdzieś czas. Tak odwiedziny w obozie, nie? I jeszcze odwiedziny do obozy i oczywiście najważniejsze to była to odwiedziny do nich i rozmawiać z nimi, pobyć z nimi, zobaczyć jak oni mieszkają, co oni potrzebują, jak wygląda ich polityczna sytuacja i tak dalej. Tak było. Dla nich to byliśmy, jak chodziliśmy w tych niebieskich kamizelkach, to takim znakiem nadziei, że ktoś o nich pamięta, nie? Że nawet jeśli my teraz nie możemy zabrać ich ze sobą, to dać jakąś możliwość właśnie innego życia w innych warunkach, to, że jesteśmy, to widzieli, że świat o nich pamięta. No rozumiem. Myślę, że właśnie dla człowieka w potrzebie często oczywiście potrzebuje tych materialnych rzeczy, ale ważniejsze jest fakt, że ktoś pamięta o nim, że szanuje, kocha, nie traktuje jak jakiś zbędny balast. Takie mam trochę doświadczenie z bezdomnymi, że często właśnie to, że się zapytam o imię, czy porozmawiam chwilę, jest ważniejsze od tego, że wrzuciłem tam czasem od niechcenia jakiś pieniążek. Trochę będąc też w temacie miłosierdzia, myślę, że nasi słuchacze trochę mniej są obeznani z tym, jak to wygląda w islamie. Poza tym, że jest zakat, nie? Czyli tak. Jeśli rozumiem, to jest jakaś kwota, która jest przeznaczana na biednych, no to w czasie Ramadanu też jest taki szczególny chyba czas na miłosierdzie. Jakby mógł pan nam trochę więcej wyjawić na ten temat? Miłosierdzie to jest bardzo ważne w islamie, tak jak w chrześcijaństwie też, a w miesiąc Ramadanu jak najbardziej. Zakat, tak jak mówisz, to jest bardzo ważne, to jest czwarty filar w islamie. Jeżeli komuś stać trochę więcej pieniędzy ma niż mu jest potrzebne, to powinien dać potrzebującym, biednym potrzebującym jakiś procent, to do 9-10% od majątku i w ogóle od majątku to, co ma. A w miesiącu Ramadana jak najbardziej, bo to jest taki miesiąc skupienia, miesiąc, który przybliża człowieka do Boga, miesiąc modlitwy. I tam jest jakiś specjalny zakat też, można tak powiem po polsku, taki ramadanowski tak zwany, który to nie jest obowiązkowa. Jeżeli człowiek ma więcej niż potrzebne, to wtedy trzeba oddać i tak robią większość ludzi, większość muzułmanów, oddają te pieniądze, zbierają albo dają biednym, albo zbierają w jedno miejsce i później będą oni rozdawane. To tak mi się skojarzyło a propos Ramadanu, bo przecież to jest post taki dosyć w Polsce niespotykany. A mianowicie od świtu do zmroku się nie je, ani nie pije, jeżeli dobrze rozumiem, nawet wody, tak? No nie wolno. O kurczę, to jest taki porządny post. To wszystko można robić w nocy. To jak to wygląda w domu państwa Mirów? Jeżeli możecie państwo się podzielić, bo to jest ciekawe, jak to jest rozwiązane. Oczywiście, że tak. To ja chyba powiem, bo ja jako muzułmanin tutaj wcześniej tak było mi nie łatwiej trzymać ten Ramadan.
ale ostatnie kilka lat jest ze względu na pracę, tak. Bo na co dzień jest praca i trudno tak wytrzymać. Teraz nie wiem, czy to jest wiek, który robi swoje też. Mhm. Jeżeli jest praca, to przez kilka godzin można wytrzymać, a później zaczyna go bolić i z drugiej strony robota zostaje i to już tu się robi problem. I dlatego ja tak piątki, sobota, niedziela trzymam ten Ramadan. Tak 3 dni. A resztę można odkupić. A, rozumiem. Można odkupić kilka głodnych, za jeden dzień trzeba kilka głodnych do syta nakarmić. Tak ja dam sobie z tego sprawę i odpowiednio postępuję. No to taki, bym powiedział, piękny zwyczaj, bo nie jest to taki czysty formalizm, że tak to ujmę, że musi być tak i tak, ale jest możliwość ze względu na ludzką kondycję, oczywiście, żeby nakarmić głodnych. To nie jest tak, że ktoś musi, nawet jeżeli jest chory. To chory oczywiście nie muszą, kobiety karmiące też nie muszą trzymać. Albo jeżeli człowiek jest w podróży, to nie obowiązuje. Jak człowiek jest chory i przyjmuje leki, to też już nie obowiązuje Ramadan. Czyli tak krótko mówiąc, obowiązuje tych, który jest zdrowy, tak od lat 14-15, jak człowiek trochę może wytrzymać, i do 50-60, kto da radę, tak powiem, fizycznie. Tak. A jeżeli to nie jest w mocy, to nie jest obowiązek. Musi człowiek robić, bo jest Ramadan, bo to jest obowiązek. Nie, o to właśnie nie chodzi. Czy pani Cecylia czasem się dołącza do tego postu, czy raczej nie? To tak... Marudzeniem się dołącza. A marudzenie. Przełączam się marudzeniem, bo to jak Habib pości, to oczywiście jest bardziej zmęczony i w ogóle, i bardziej śpiący, i więcej ten dzień wygląda na śpiąco. Tak się śmieję, że marudzeniem, ale rzeczywiście wpływa to też na organizację naszego dnia. Na pewno dla Habiba też jest trudne, jak to wypada latem i my jedziemy gdzieś nad jezioro albo gdzieś tam i on jedzie z nami i siedzi na brzegu jeziora i nie wejdzie do tego jeziora, bo jest Ramadan. To z jednej strony jemu jest ciężko, a nam też jest jakiś dyskomfort. Komfort w tym takim korzystaniu z tego, nie, że tam gdzieś siedzisz nad wodą, jesz loda, a tutaj siedział ktoś, kto pości, nie? To tak, 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 tak. To wpływa na jakiś taki dyskomfort. Ale sobie myślę, jak tak się modli, albo właśnie jak pości, że cieszę się, że to obejmuje rodziną, że to jest tak sadza do skarbca rodziny, dobra, z których my czerpiemy. Myślę, że to też w pewnym sensie dzisiaj już w Polsce coraz bardziej też obejmuje czasem katolików z prostym niejedzeniem mięsa w piątek, czy jak ktoś ma taki zwyczaj, że na przykład pości o chlebie i wodzie w Wielki Post. Generalnie takie praktyki samodyscypliny, umartwienia są trochę niezrozumiałe dzisiaj w świecie i to jest dobre świadectwo, czy to jest muzułmanin, czy katolik, że człowiek nie musi tylko konsumować, ale z jakichś względów wyższych, po to, żeby chociaż się z kimś podzielić, może powstrzymać się od rzeczy, by mogłoby się wydawać niezbędnych. Wiadomo, że te zwyczaje czasem w Polsce bywają egzotyczne. Nie wiem, czy pani Cecylia była w Afganistanie, bo jest sytuacja, jaka jest, nie? Więc... Można powiedzieć, że nie byłam, aczkolwiek byłam, ale miałam pół roku. Aha. Także to dlatego mówię, że... A, to dlatego, rozumiem. No bo jestem ciekaw właśnie reakcji. No myślę, że w przypadku rodziny, gdzie ojciec był też muzułmaninem, to jest dużo łatwiej o akceptację. A się zastanawiam ze strony właśnie rodziny pana Habiba, ale także znajomych w Polsce. Jakie reakcje były? Na początku były oczywiście same negatywne reakcje. Rozumiem. I z mojej strony, i ze strony Cecylii tak samo. Koledzy i znajomi byli za. A ze strony rodziny oczywiście nikt na ten czyn nie zgodził. Ani mój tata, ani mama, ani siostry, ani kuzynowca, nikt inny. Jeden brat się zgodził. Brat się zgodził, bo on był tutaj. On jest tutaj. Znał nas od początku. Tak. A jak znajomi w Polsce, zwłaszcza ci bardziej wierzący, którzy mogli mieć jakieś stereotypy na temat islamu? Czy nie tylko wierzący oczywiście, ale myślę, że czasem to tak bywa. Znaczy, krąg moich najbliższych znajomych jakby w ogóle nie miał nic do powiedzenia takiego wpływowego. Mhm. Natomiast jakbym tak szerzej chciała nadstawić ucha, to były różne głosy. Nie dawałam im miejsca, dlatego że wystarczająco mieliśmy podgórkę w dokumentach, właśnie w organizowaniu wszystkiego. Mieliśmy bardzo, bardzo wszystko utrudnione.
Także nawet nie miałam głowy do tego, żeby nasłuchiwać, co ktoś myśli na ten temat. Bo trzeba było stawić czoła urzędom, księżom, proboszczom, którzy z dobrego serca mówili, że zastanów się, czy panu konsulowi w Niemczech, który wyprosił zostawił Habiba na korytarzu, a mnie wziął do pomieszczenia, żeby mnie uświadamiać, jaki to błąd życiowy popełniam. No i potem wszystkie inne dokumenty, które był jakieś nieporozumienie, jak to wszystko wyglądało. Łącznie z tym, że na 2 tygodnie przed ślubem musieliśmy wszystko odwołać, żeby te wszystkie gości i całą imprezę i jakby na nowo wszystko układać. Także ten ślub się przesunął chyba o rok czasu do organizacji. Także nie było miejsca na to, żeby nas posłuchać, co tam, jak to inni fantazują, co może się z nami wydarzyć. No też zatknęliśmy pewnie kwestii stereotypów. No to jest trudne pytanie. Jest to ze względu, przede wszystkim ze względu na religię. Trudne jest to, że jedna strona i druga strona mają trochę mało informacji. Ja jestem bardziej spokojny, bo wiem to, co w Koranie jest pisane i to mi wystarczy. Przede wszystkim tutaj, jak myślę, jak nie katolik, to znaczy, o, już nie dobrze. Jak muzułmanin, to już w ogóle źle. W ogóle źle, bo to jest... To jest źle, bo tak szczerze mówiąc, w Polsce może trochę teraz od parę lat trochę już ludzie trochę lepiej myślą o tym, a kilka lat temu było gorzej. Bo tak wszyscy tak myśleli, że muzułmanin to znaczy terrorista, tak powiem. Tak ludziom się kojarzy, jeżeli to jest Arabem, to każdy Arab jest terrorystą. Tak. Z czasem, tak jak widzę, ostatnie kilka lat to się trochę zmienia na lepsze. Ja bym jeszcze dodała, że w świecie naszym, wierzących osób, patrzenie na muzułmanów czy na ich Koran jest zagrożeniem duchowym. Są grupy, które postrzegają to jako zagrożenie duchowe, które jak gdzieś tam kiedyś były takie listy zagrożeń duchowych, gdzie się wyrzekało, żeby nie miały wpływu na moje życie, no to właśnie to był jeden z elementów, który gdzieś zawsze aż w trzewiach mnie tam trzęsło, jak to widziałam, więc jakby takie rzeczy z punktu wzbudzały moją nieufność. Rzeczywiście jest środowisko takie. To w bardzo prosty taki sposób przekładając, jeśli ktoś mówi, że ktoś nie uznaje Chrystusa za Boga, to jest antychrystem, tak? I z tego wywnioskowują, że to jest zagrożenie duchowe dla naszej wiary. Czyli lepiej nie zapoznawać się z Koranem, bo może być zagrożenie duchowe. Tak, lepiej nic nie wiedzieć. Wtedy będziemy mieli konsekwencje. Tu zło wkroczy, po prostu otwieramy drzwi złu, nie? Do naszego życia. Tak. No to trochę o tych stereotypach sobie powiedzieliśmy, ale też właśnie ciekawi, jakie są stereotypy o chrześcijaństwie. Nie wiem, co pan słyszał wcześniej o chrześcijaństwie, zanim spotkaliście się państwo razem, czy gdzieś takie słuchy jakieś były i potem się okazało, że to jednak trochę inaczej. Tak, tak, oczywiście. Ja jeszcze w dobę widziałam i słyszałam o tym więcej, ale... Jak mieszkałem w Rosji, to tam to raczej w taki kraj komunistyczny, tak wszyscy wiemy, tam byliśmy trochę daleko od religii i ludzi, i ja też trochę daleko byłem. A w Niemczech trochę poznałem tych chrześcijan, a bardziej ich poznałem i trochę lepiej poznałem, jak przyjechałem tutaj do Polski. I to wszystko, to się zmieniło oczywiście. To, co ja myślałem wcześniej, to, co teraz myślę, to jest jak niebo i ziemia, można powiedzieć. Że wcześniej myślałem bardzo źle o nich. Na przykład? Że jak można nie wierzyć Bogu jedynemu, jak można nie wierzyć, że inne religie, to oni nie wiedzą, dokąd oni idą. Nie wiedzą, że to jest błąd. Od kiedy jestem w Polsce i trochę tutaj poznałam ludzi duchownych trochę i się sam zainteresowałam. Czytałam bardziej Koran, co mówi o innych religii i trochę z Biblii. Tam czytałam jakby na jakichś kazaniach, w kościele też słyszałam. I coraz bardziej znalazłam tutaj wspólne punkty, które nas prowadzi do jedynego Boga. Tylko że różnymi drogami. Rozumiem, że pan czuje się w Polsce dobrze generalnie. Tak. To bardzo cieszy. Ale to jeżeli, bo to może być niekomfortowe, co pan sądzi o sytuacji w Afganistanie?
no teraz wiadomo, że talibowie przejęli władzę. Mhm. I oczywiście są sprzeczne informacje, bo z jednej strony wcześniej mówi się, że ten kraj był słabszy, bo był chaos, trochę wojna, a dzięki talibom, mimo że narzucają pewne takie dość restrykcyjne zmiany, to jednak ten kraj może rozkwitnąć i mieć pewną stabilność. No ale to takie gadanie osób z zewnątrz, a co Afgańczyk o tym myśli? No niestety tak nie jest. To co tak inni myśleli, albo talibowie sami myśleli, że tak będzie lepiej, na razie tak nie wygląda, bo jest, było źle, teraz jest gorzej. Jest bardzo gorzej, bo prowadzą taki ekstremalny taki system religijny tak na osnowie szariatu, ale tak jak widzimy, to bardzo mało wspólnego ma z szariatu, to co oni talibowie mówią, a to co robią. Bardziej tutaj cierpią kobiety przede wszystkim. Mm-hmm. Cierpią wszyscy, a kobiety bardziej. Bo nie mogą wychodzić sami z domu, nie mają prawa pracować. To jest właśnie religia tak nie mówi, szaria tak nie mówi. Mm-hmm. I to jest to, że nie wygląda wcale dobrze. Jak, co będzie dalej, to trudno powiedzieć, ale w tym momencie jest bardzo źle. Kobiety muszą być bardzo, 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 bardzo ostrożne, czyli nie mogą wychodzić sami bez mężczyzn. Mm-hmm. Chociaż w Koranie tak nie jest pisane. Na przykład kobiety nie mają prawa się uczyć albo pracować, chociaż w Koranie jest pisane, że kobiety i mężczyzny mają równe prawo. Mm-hmm. Że kobiety takie same prawo posiadają, tak jak mężczyzny. I tak to jest. Oni, według nich to jest właśnie prawo szariatu. Mężczyźni wszyscy muszą nosić brodę, bo nasz prorok nosił. No to wiemy, że wszyscy prorocy nosili. Jezus Chrystus też miał brodę, wszyscy mieli. No, teraz jak tak pomyśleć, że to było 1400 lat temu albo 2000 lat temu, to może wtedy tych żyletek nie było. I to jest wcale nie było i się nie golili. I właśnie o to nie chodzi. Jak ktoś ma brodę, to jest dobry muzułmanin. Jak nie ma brodę, to jest zły muzułmanin. To są takie punkty, które są nic wspólnego z religią nie ma. No, najważniejsze jest człowiek, żeby człowiek wierzył i się modlił tak jak trzeba. I robił to, przestrzegał ten 5 filarów islamu. A to, co oni wprowadzają, to jest bardziej na pokaz. Wprowadzenie takich rygorystycznych, na przykład muzyki nie wolno. W Koranie nie jest pisane, że muzyka to jest coś niedobrego. I takich punktów jest bardzo wiele. Z czym się nie zgadza. I szariat mówi jedno, a w Koranie jest wpisane coś drugiego. Aha, w ten sposób. A muzułmanin musi przede wszystkim wiedzieć i robić to, co w Koranie jest wpisane. Szariat jest wpisany przez kilka osób, które tak można tak powiedzieć, że bardzo wiele punktów pisali od siebie. Mm-hmm. Od siebie dodali, który nic wspólnego z Koranem nie ma. Ktoś tak pisał i do tej pory tak stało. I talibowie tak właśnie prowadzą ten system. Czyli to jest po prostu wprowadzanie pewnych zewnętrznych zwyczajów usprawiedliwianych religią, ale nie do końca z nimi dokładnie związanych. Tak jest. Myślę, że to warto wiedzieć. Jeszcze pozwolę sobie, skoro rozmawiam tutaj z Afgańczykiem. Nie wiem, na ile pan ma wiedzę, bo to trzeba powiedzieć, że pan Habib jest pół Pasztunem, pół Tadżykiem. Coś tam słyszałem o pasztuńskim kodeksie honorowym i to się podobało bardzo. To się Pasztunwali chyba nazywało, czy jakoś tak. I bardzo mi się podobało to takie prawo gościnności. To znaczy, że jeżeli ktoś jest gościem we wspólnocie pasztuńskiej, no to tego gościa się broni po prostu do samego końca, wszystko się mu oddaje. To jest kompletny dyshonor, jeżeli gościowi włos z głowy spadnie albo będzie głodny. Tak coś jest. Takie. To bardzo ciekawe. Nawet jeżeli jest ten wróg. Nawet jak wróg przychodzi do domu, tak. To już jest gość. To jest gość. To wtedy, tak jak powiedziałeś, i tak postępują. Obroną go, dają wszystkiego to, co mają, najlepszego i tak jest. No to jest bardzo niesamowite. To widać, że ludzie w Polsce mają często w Afganistanie złe zdanie, ale możemy dużo się uczyć i to nie tylko z samego islamu, ale też z pewnych takich zwyczajów
czytego kodeksu honorowego Pasztunwali. Myślę, że nie będziemy przedłużać. Bardzo dziękuję za tą miłą rozmowę. Dużo się dowiedzieliśmy, dużo się Państwo z nami podzielili. Chciałbym dodać tylko, że ten podcast jest w ramach takiego naszego tygodnia tematycznego Kościół w dialogu i myślę, że ta rozmowa idealnie się wpasuje w ten temat, jak Kościół katolicki pozostaje w dialogu też z innymi religiami. No, ale dodam jeszcze na koniec, bo teraz jest oczywiście synod od synodalności. To może pani Cecylia trochę powie, jak to małżeństwo, jak te relacje z muzułmanami mogą mieć dobry i pozytywny wpływ na proces synodalny. My jakiś taki udział wspólny bierzemy na tym odcinku, gdzie synod zaprasza do dialogu, do wypowiedzenia się, do usłyszenia wszystkich osób, które doświadczają jakoś dialogu albo nie doświadczają dialogu, żeby się wypowiedziały na ten temat. Ja osobiście zorganizowałam to spotkanie w meczecie, żeby móc właśnie posłuchać. A Habib jest włączony w tą rozmowę San Egidio właśnie, która będzie prowadziła o synodalności i jest tam nawet w takim zespole organizacyjnym. Także nasza synodalność w domu się odbywa też. Oczywiście. W taki sposób też, to też jakby pokazuje, że jak weszliśmy jakoś tam wspólnie na tą ścieżkę, że gdzieś, gdzie te nasze wartości się spotkały, to potem otwierają się kolejne drzwi, kolejne możliwości, gdzie można wspólnie coś zrobić i też jakoś podzielić się swoim doświadczeniem i też czerpać od innych, bo nie ukrywam, że usłyszenie, jak inni doświadczają i przeżywają, no to jest coś, co ubogaca. Dobrze, dziękuję. Dodam tylko, że pani Cecylia Mir jest w zespole synodalnym Archidiecezji Poznańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję.